Hej kochani, witam was bardzo ciepło na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do was z filmem, o który chyba najwięcej dostałam pytań pod poprzednimi filmami, a mianowicie zdrapki, ale właśnie tutaj niemieckie zdrapki. Bardzo spora część z was się pytała, kiedy w końcu pojawią się niemieckie zdrapki. Ja w ogóle miałam całą kopertę wszystkich możliwych nowości, jakie były, bo jeszcze przed wyjazdem do Polski wymieniłam. Dlatego właśnie dzisiaj też z takim odcinkiem do was przychodzę i wybrałam zdrapki za 41 euro i tutaj są zdrapki o każdym możliwym nominale dostępnym tutaj w Niemczech. Chyba nominały są identyczne jak w Polsce. Mamy zdrapkę za 1 euro i to jest nowość. Jakiś flipper. Tutaj za 2 euro również nowa zdrapka. Cash Pyramidę. Za 3 euro dobrze wam znany Pac-Man. Za 5 euro też znana zdrapka razy 20. I tutaj dwie duże, takie niebieskie, granatowe, za 10 euro platynowa siódemka, która się nie chce, o jest sfokusowana. No i za 20 euro ten diamentowa siódemka, chciałam powiedzieć diamentowy milion, milion jest do wygrania. Milion euro. Fajnie by było, gdyby mi się trafiło. O właśnie, dajcie mi znać w komentarzu, jaka największa możliwa wygrana wam się trafiła, czy to w zdrapkach, czy to w lotto. Bardzo chętnie poczytam, zobaczę, czy ktoś mnie przebił. Jak wiecie, u mnie było 500 euro i 500 zł w zdrapkach polskich i niemieckich. No dobra. To by było na tyle. Jeśli jesteście ciekawi, czy niemieckie zdrapki okażą się dzisiaj dla mnie szczęśliwe, to zapraszam was do mojego stołu, wspólnie się o tym przekonamy, ale zanim zapraszam was do mojego Instagrama doroti.m, tam znacznie więcej się dzieje, mam tam sporo nowości, więc was tam zapraszam. No i jeśli ktoś by chciał być pozdrowiony w kolejnym filmie, no to możecie śmiało się zgłaszać, tutaj już lecimy z tymi zdrapkowymi odcinkami, więc pozdrowienia będą się również pojawiać. Więc co, lećmy z najważniejszym na dzisiaj, czyli ze zdrapeczkami. Chodźcie. A więc dobrze, zdrapki już tutaj gotowe. No to standardowo zacznijmy od tych najtańszych. Czekajcie, poprawię sobie tutaj światło, bo już nagrywam z lampą. Z tego względu, że już jest ciemno. Tak będzie lepiej? Chyba lepiej. No dobra. Flutter Flipper. Lecimy. Znajdźcie takie same symbole. No to lecimy z tymi trzema samymi kwotami. 2 euro, 10 euro. No i czy któreś z nich nam się tutaj trafi? O, mamy szansę na dyszkę. Czy on tutaj będzie? Mamy... Patrzcie, myślałam, że to jest... Znaczy nie stówa, tylko tak, to jest stówa. Dwie stówki. Ja myślałam, że kolejna dycha i że mamy tutaj ją wygraną, ale niestety to są dwie stówy. 50 euro. No i druga 50. Ja myślę, że tu nic nie będzie. Pewnie będzie po dwa wszystko. Dwie dyszki, 50, dwie stówki i dwie dwójki. No i jest ta druga. No nie, mamy tutaj dwie dwudziestki jeszcze. Więc niestety puściutko. Szkoda, że tutaj nie było zero, byśmy mieli 20 euro. Ale niestety tutaj się nie powiodło, więc zdrapka za 1 euro prosto do śmietnika wędruje. No i tutaj kolejna nowość. Cash Pyramidę. Ona się jeszcze tutaj nie pojawiała. Co my musimy tutaj znaleźć? Trzy te same symbole w jednej linii, więc lecimy z linią pierwszą. Znowu symbole. Nie chodzi o symbole, tylko wiecie, o kwoty. O. 15 i 10. Jak mam znaleźć 3 w jednej linii, jak tu są tylko 2? A nie, jest 15 druga. Tutaj mnożnik razy 5, no to blisko było, ale się nie trafiło. Linia druga, 200, 40, 40, no i 200 razy 4. No to ja nie wiem, czy to nie będzie zdrapka właśnie za Money Manie teraz. Jakaś nowa. Runda trzecia, 4, 80, 80, 15 i 4 po raz drugi. Wcale się nie zdziwię, jak ona będzie tak samo pechowa jak ta Money Mania. No i przedostatnia linia, 2, 15, 15 tysięcy, 2, no i czy będzie ta druga, znaczy trzecia dwójka, yeah, mamy wygraną. Wiecie co, myślałam, że tutaj mamy 15 tysięcy wygrane. Ale przecież 2 to jest nasza właśnie wygrana. I mnożnik razy 1. Okej,
No dobra, 2 euro jest, ta zdrobka nam się zwróciła, no i ostatnia linia, tutaj jeszcze mamy kolejną szansę na wygraną. 2 euro, o, jest drugie 2, więc może będzie czwóreczka? Jest 4 euro, bardzo fajnie, w końcu dzisiaj wygrana. Pierwsza zdrobka również nam się zwróciła z tego co widzicie. No dobra, więc fajnie, mnożnik również razy 1, szkoda, że tu nie było drugiej 15, byśmy mieli super wygraną. Więc dobra, 4 euro w tej zdrabce, pierwsza taka nakupka z wygranymi, bardzo fajnie. Tu sobie ten śmieci wyrzućmy. No to teraz zdrabka najbardziej czasochłonna na dzisiaj, zgodę muszę trochę przyspieszyć, cicho tam małe, muszę przyspieszyć, żeby ten odcinek nie był zbyt długi. Lecimy z Pac-Manem, tutaj zasady jasne, mamy start, no i lecimy w prawo, w górę, w prawo, prawo, dół, prawo, dół, dół, lewo, 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 lecimy cały czas na lewo, znowu, no i mamy tutaj truskawka, no i góra, góra, jabłko, lewo, góra, pomarańcza, prawo, 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 góra, wiśnie. Przypomnę, żeby wygrać, to trzeba znaleźć 3D symbole. Wisienki, prawo, góra. Gdzie my lecimy? Znowu prawo, dół, prawo, no i chyba tutaj idziemy. No i jedna wielka kupa. Jest ten, no nie kupa, tylko duch, więc wygranej nie ma. To było 3 euro, 20 tysięcy i dyszka. My zrobiliśmy najgorsze możliwe okienko, więc puściutko, zdrabka do śmieci. Teraz zdrapeczka za 5 euro. No i dobra, zacznijmy od mnożnika. Razy 10, łoch, to raczej wątpię, że tutaj coś będzie. No i wygrywające liczby 30, 18, 23 i 11. I teraz nie przedłużamy, tylko szybciutko lecimy. 21 nie mamy. 100 razy 10 to byłoby już tutaj fajna wygrana. Ale raczej ja tutaj wątpię, że mi się coś tutaj przytrafi. 12. 12 pusta, 16 pusta, 24, zobaczcie, bliziutko. 27 nie ma. 20 nie mamy. 19 znowu to samo, więc po tym mnożniku wiemy, że będzie pusto. Będzie wszystko tak tutaj krężyło wokół tych naszych liczb, ale na pewno nam nic nie dadzą. Może to było minus razy 10, to może by się coś trafiło, ale razy. Znaczy razy 1, a razy 10 to raczej wątpię. No, chociaż takie 15 euro razy 10. Całkiem możliwa wygrana, no ale jak widzicie, my jej tutaj nie mamy. 25 pusto, 26 pusto i dwie ostatnie szanse. 13 tutaj pechowa i 19. Zobaczcie, znowu oczko za wysoko, również pechowo. Kolejna zdrabka leci do śmieci. Jak na razie tylko w jednej udało nam się wygrać 4 euro, a nam zostały te dwie najdroższe za 10 i za 20 euro. No to co, lecimy. Tutaj wiadomo, szukamy siódemki, gwiazdy bądź pliku z pieniędzmi. O, o, o! I zaczynamy bardzo fajnie siódemeczką, więc jest kolejna wygrana. Ciekawe, czy chociaż do połowy dobijemy. W sumie do połowy na pewno, bo Nie, to może być 10 euro, a my wydaliśmy 41, więc no zobaczymy. 8, 4, no i ciekawe, będzie jedna wygrana, czy może coś więcej? 9, 19, 14, 5, 9, a w ogóle z ciekawości sprawdźmy. Och, tutaj te wysokie wygrane, same stówki, dwudziestki. Jedynka, pusto, trzynastka, pusto, dwójeczka, pusto, 20, 11, 12, 16, chyba więcej nie będzie żadnej wygranej. Jedynka, 18, 11, 6, dyszka i ostatnia szansa, będzie pierwsza i ostatnia z wygraną. A nie, tutaj już więcej nie ma, więc okej. Jedna wygrana jest, no i co, dycha, czy coś więcej? Dyszka, więc
ta zdrawka nam się zwróciła. Więc co? 10, 14 euro wygrane na 41 euro wkładu. No niezbyt ciekawie. No dobra, lecimy z tą diamentową siódemką. Tutaj szukamy siódemki, więc zasady jasne. No to co? Musiałoby się tutaj przynajmniej ze 20, no 30 euro. 30 euro byśmy musieli tutaj trafić, żebyśmy byli dzisiaj na plusie. No ale raczej wątpię, chociaż wszystko się może zdarzyć. Trójka, 26, 16, o taka 50 uratowałaby nam odcinek. Trzynastka pechowa. O, tutaj dziesiątka, milion. Myślałam, że to siódemka, ale niestety. Piętnastka, kolejny milion. No i trzeci milion dla mnie. Nie, niestety, piątka, 40 euro. Nawet takiego 40 euro bym się cieszyła. Ale jakoś mam przeczucie, że tutaj nie uda mi się wygrać nic. Czasem tak mam po prostu, że mam przeczucie, że będzie pusto. No dobra, 14. Nie ma nic. 21. O, taka stówka też by się przydała od czasu do czasu. Tutaj nam wpadła. 24. Co tutaj jeszcze jest? Dyszka. Szóstka. Powiem wam, że tutaj te niebieskie fajnie się drapią, ale tutaj gdzie jest ten diament, znacznie ciężej. 26. No i co? Nie będzie siódemki? Szóstka. Oczko za nisko. Ostatnio tutaj symbole nam zostały, a wygranej nie widać. Tutaj widzę, że też jej nie będzie. 19 pusta. No to co, pechowy odcinek? No nie do końca pechowy, bo jednak wygrana tutaj jakaś jest, ale w tych najdroższych zdrabkach się nam nie trafiła. Przynajmniej w tej ostatniej. No dobra, dycha 4, 14 euro. Nie najlepiej, ale również nie najgorzej. Moglibyśmy skończyć z jednym wielkim jajem, a jednak jakieś tam wygrane są. Przynajmniej to są akurat zdrabki wymienione z wygranych, więc wkładu w zasadzie nie było. A 14 euro na plusie jest. Ok, kochani, jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie kciuka w górę. Ja się teraz z wami żegnam, życzę wam miłego dnia. Jeszcze raz zapraszam was do mojego Instagrama. Widzimy się już w kolejnym filmie. Dajcie znać, jakie zdrabki chcecie zobaczyć w następnym wideo, czy polskie, czy niemieckie. A teraz do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!